Dzień dobry, Maciej Jaciuk, projekt Daktyle, czyli duet okołodrzezowy, kołobrzeski jak najbardziej. Plaża Zachodnia to było takie kołobrzeskie wydawnictwo, które w pewnym momencie stało się już nawet chyba ogólnopolskim, a kto wie, czy nie można powiedzieć międzynarodowym, bo zaczęliśmy wydawać już ludzi z różnych stron świata, natomiast w pewnym momencie się to po prostu zamknęło, wszyscy poszli w swoją drogę, również i ja, kontynuuję działalność wydawniczą pod postacią wydawnictwa Green Ferry Records, jest to wydawnictwo kasetowe oraz oczywiście internetowe. Pierwszą płytę wydaliśmy sobie we dwóch jako duet, natomiast do drugiej płyty zaprosiliśmy Jerzego Mazola, który z nami nagrał ten album. Kolejna płyta została nagrana, zresztą w Adebarze w Kołobrzegu został zarejestrowany koncert z Mikołajem Trzaską na saksofonach. W tej chwili pracujemy sobie nad takim luźnym projektem, bardziej chcemy po prostu porejestrować pewne rzeczy, które nam chodzą po głowie. Kto wie, co z tego będzie, może wypuścimy to jako płytę z powrotem, jako duet. Zobaczymy, no, na razie trwają nagrania, trwają prace. Muzyka około jazzowa w składzie, troszkę nam to uległo mutacji, bo na początku była sama elektronika plus elementy akustyczne, w tej chwili w stałym składzie jest perkusja plus trochę akustycznych jakichś tam różnych przeszkadzajek, no i oczywiście plus elektronika, z tym, że jest to muzyka, no tak jak mówię, około jazzowa, improwizowana, muzyka, która powstaje w momencie jej grania i jest niepowtarzalna, niezapisywalna, w sensie w nutach, po prostu za każdym odgrywaniem jest grana od nowa. Powiedzmy o analogu, skąd tęsknota do brzmień analogowych? Co dla Ciebie jako twórcy jest takim wyróżnikiem? No nie wiem, nie chcę się powtarzać, bo to każdy mówi o tym samym, jakieś tam trzaski w brzmieniu, to wszystko pięknie, ciepło brzmi. Ja po prostu zawsze chciałem mieć analog swój i do tego dążę i mam nadzieję, że kiedyś się to spełni. Aczkolwiek no, jest pewnego rodzaju taka przyjemność wywodząca się powiedzmy też z tego, z mojego wieku, w jakim jestem, bo jak gdyby płyty winylowe były obecne w moim życiu i no i jest taka, czyli tak samo z kasetami, jest taka pewnego rodzaju nostalgia w momencie, kiedy je sobie obsługujemy, wkładamy, wytwarzamy i tak dalej. Natomiast no nie wiem, ja po prostu lubię taką gadżetowość tego typu i takie zamierzchłe media. I a potrafisz odróżnić, słysząc muzykę w radiu, która jest produkowana analogowo, a która jest skompresowana? To zależy od stopnia kompresji, ale myślę, że tak, no to też zależy od stopnia uwagi, jaką poświęcę. Pracowałem akurat kiedyś w studio, które przygotowywało nagrania pod względem i radiowym, i pod względem odtwarzania na przykład ich w halach handlowych albo w jakichś tam sklepach dużych, więc mniej więcej wiem, na czym polega kompresja, gdzie, do czego jak gdyby jest jaka używana i tak dalej. Także myślę, że może bym sobie dał radę, chociaż nie twierdzę, nie mam jakiegoś złotego słuchu i absolutnego ucha, powiedzmy, więc równie dobrze mógłbym się położyć na tym temacie. Ale powiada się, że muzyka kompresowana jest no, śmieciowa, produkcyjna, nieprawdziwa, a muzyka analogowa to jest to szlachetne brzmienie w czystej częstotliwości. No niby tak, ale to ile osób, tyle opinii tak naprawdę, bo znam płyty, które są wyprodukowane stricte cyfrowo, bez dodatków, żadnych analogowych historii, brzmią świetnie i są niesamowite, a i w drugą stronę znam też płyty wyprodukowane w pełni analogowo i tak dalej, które są kolejną płytą, która została wypuszczona, nic ciekawego. Nie? Limitery, to jest to, co spędza sens powiek. Jaki masz stosunek właśnie do tych wszystkich przeszkadzajek automatycznie pilnujących poziomu, podciągających basy, dodających sztucznie? No bo to też jest taka walka dwóch estetyk, jakbym powiedział. Trochę tak, natomiast też nie wiem, zależy. Myślę, że są sytuacje, gdzie to jest w jakimś sensie tam sensowne i może nawet potrzebne, a sytuacje są takie, gdzie to przeszkadza. No, tak jak mówię, zależy kto jak tego używa. To wszystko jest w rękach fachowca, który za tym siedzi, a nie samych tych narzędzi, które jak gdyby są w użyciu. Aczkolwiek no wiadomo, że ze wszystkim trzeba zachować złotą zasadę, żeby po prostu nie przesadzić i będzie duży. No ja lubię takie brzmienia, że tak powiem, powiedzmy, że takie starodawne, czyli takie, jeśli chodzi o muzykę analogową oczywiście, w sensie swojej jak gdyby istoty, czyli graną na instrumentach tradycyjnych, no to lubię, jeżeli ona jest nieprzetworzona specjalnie. Natomiast jeśli już o elektronikę chodzi, to
To wszystko jest możliwe, w zależności od potrzeb, co ma to po prostu osiągnąć, czym ma to się stać na końcu. Zapowiedzmy w takim razie premierowy fragment utworu z płyty W oczekiwaniu z kołobrzeskiej pracowni muzycznej. Projekt Daktyle. Będzie to utwór z nadchodzącej płyty Mikołaj Trzaska i Daktyle, która ukaże się prawdopodobnie w okolicach stycznia w polskiej wytwórni Antena Non Grata. Zapraszam serdecznie. No, mam nadzieję, że utwór się obroni i zapowie ładnie nam tą płytę. Perkusja, elektronika i saksofon.